Cześć. Zanim zaczniemy właściwego vloga, mam dla Was krótką, szybką, ale radosną informację. Otóż kontynuacja Wielkiego Wozu, druga książka, która będzie nosiła tytuł Droga, jest już prawie gotowa. Właśnie powędrowała do drukarni, no i drukuje się, jest już przygotowywana, żeby za niedługo mogła trafić do Was. I właśnie chciałam Was także poinformować, że ruszają zapisy na tą książkę. Możecie zostawić nam swojego e-maila i jako pierwsi dowiecie się, że książka jest już gotowa, że zaczyna się przedsprzedaż i potem zaczyna się wysyłka. Ale to nie wszystko, bo jeśli zostawicie nam swojego maila, od razu dostaniecie od nas w prezencie rozdział próbny do przeczytania, także już będziecie się mogli zaznajomić z tym, co się tam znajduje, a także dla osób, które zapiszą się na listę mailingową, a potem zakupią tą książkę, te osoby dostaną od nas w prezencie także książkę w formie e-booka, także będziecie mogli ją od razu zacząć czytać. Możecie wejść na stronę www.podróżowanie.pl/droga, podróżowanie pisane bez polskich liter i przez V, i tam już właśnie znajdziecie pole do zostawienia e-maila, a żeby było jeszcze łatwiej, to najlepiej wejdźcie w opis tego filmu i tam właśnie jest link, który Was bezpośrednio przerzuci na tą stronę. To co? Do zobaczenia przy lekturze, do usłyszenia przy lekturze, a teraz zaczynamy vloga. Jesteśmy w Bułgarii, w Złotych Piaskach. Przed chwileczką sprawdziłem na mapie, no i dzisiaj idziemy zobaczyć, czy faktycznie ten piasek, który tutaj jest, składa się ze złota. No bo tak słyszałem, że to są złote piaski. I to było miejsce, gdzie Polacy za komuny jeździli na wakacje. Po komunie też, zresztą podejrzewam, że nadal jeżdżą Polacy na wakacje. Piasek jest, zobaczcie. Ma taki złotawy kolor. A przyjechaliśmy tutaj, ponieważ dowiedzieliśmy się od naszych przyjaciół, że tutaj, akurat w tym miejscu, gdzie my jesteśmy, jest gdzieś gorące źródło takie za darmo, że jest po prostu rura, która wychodzi na plażę i że podobno tam jest ciepło. Ciepło wtedy, ciepła woda. No i znaleźliśmy rurę, która wystaje tutaj. No nie, to chyba nie jest ta rura. Idziemy szukać innej rury. Jeżeli nie znajdziemy tego gorącego źródła i nie będzie ono godne, żeby się zatrzymać, to jedziemy dalej. Bo nam się to w ogóle nie podoba. To jest takie... No kurort, nie? Widzicie za mną hotele i tak dalej. Teraz jest wszystko poza sezonem, więc to wszystko jest pogrodzone, pozamykane i no, takie opustoszałe. Dobra, zdjąłem buty i idę sprawdzić, jaką temperaturę ma Morze Czarne. No uwaga. Nie jest jakaś taka bardzo zimna. Powiedziałbym nawet, że trochę ciepława. O, a tam jest meduza wielka. Niebieska. To chyba niebieskie parzą. Ojej, jaka czyściutka w ogóle tu jest ta woda, zobaczcie. Wszystko widać. Dobra, chyba znaleźliśmy to miejsce. Widzę, że tam się jacyś ludzie krzątają z ręcznikiem. To chyba tam. No dobra, to idziemy. Dotarliśmy na miejsce, no i faktycznie jest rura, z której się wylewa woda. Woda śmierdzi jajkami, takimi starymi, więc jest tam dużo siarki i jak włożyłem nogi, to czuję, że mnie tak lekko piecze, czyli coś tam dużo jakichś związków mineralnych jest. Natomiast to no, nie wygląda to za bardzo komfortowo, bo ci ludzie tam leżą na takich workach z piaskiem, na takich kamieniach i są zanurzeni, leżą na plecach i mają tylko do połowy ciała. Także brzuch jest od niej zakryty, więc jest tyle wody, nie? Tak naprawdę w tym bajorku. Bardzo niewiele. No i jeden koło drugiego, jak na sardynki po prostu siedząc. No i nie wbijamy. Nie będziemy się między nimi tam kłaść. Ale jakby ktoś kiedyś chciał wieczorem sobie tutaj przyjść, to zostawimy Wam na miarę pod spodem tutaj pod tym filmie. Kończymy naszą przygodę w Złotych Piaskach. Nie zostajemy tutaj, nie będziemy się wczasować, jedziemy dalej, jedziemy w stronę Turcji, bo no tu jest pogoda też nie za ciekawa. A w Turcji sprawdziłem, że jest 27 stopni i świeci słońce. Podejrzewam, że będzie nawet dużo przyjemniej na plaży niż tu. Tam też są gorące źródła i mam nadzieję, że nie wylewają się z takiej rury, bo mi to przypominało taką wodę ze szpitala, tak powiem, ścieki ze szpitala, ale... No nic, jedziemy dalej. Cieszę się, bo wrócił piasek na moje stopy i piasek do wana. Pierwszy piasek w tym vanie. A piasek to jest coś wspaniałego. To jest taki symbol van life'u.
Idziemy zwiedzać miasto na wybrzeżu bułgarskim zwane Nesebir, tudzież Nesybir, tudzież Nesebar. Nazwa do wyboru, miasto piękne i stare na wysepce, także zaczynamy. No póki co jest bardzo ładnie, jest tutaj bardzo taka odmienna i charakterystyczna, podejrzewam, dla tego miejsca, może dla całej Bułgarii, architektura, ale my nigdzie się z taką architekturą jeszcze nie spotkaliśmy, także jest pięknie, a oprócz tego jest tutaj bardzo dużo kościołów takich zabytkowych, właściwie już ruin. Tutaj są jedne, a tutaj zaraz za mną, obok, właśnie tam za Łukaszem, są drugie. Z tego co wyczytałam, oba kościoły pochodzą z XIII wieku. Ten obok mnie funkcjonował aż do XIX, także wow, kawał historii. Dobra, ale jedziemy dalej. Mamy szczęście, przyjechaliśmy tutaj zwiedzać to miasto poza sezonem i nie ma żadnych turystów poza nami. I jest cicho, spokojnie, można kontemplować i przenieść się do tamtych czasów, kiedy to jeszcze działało. No ja to po prostu uwielbiam, kiedy właśnie kręcimy się po jakichś takich pięknych, starych miejscach i jesteśmy tu praktycznie sami. Uwielbiam ten czas, kiedy jest już właśnie po sezonie. Słońce jest jeszcze ciepłe, ale już wiadomo, że nie jest gorąco. No i sklepy są pozamykane, panuje tu cisza, spokój. Cała ta stara część miasta Nesebir, która znajduje się na wyspie, jest wpisana na światową listę dziedzictwa UNESCO, ale oprócz tych zabytków sakralnych i tej ciekawej architektury można znaleźć także pozostałości rzymskie oraz fragmenty greckie, chociaż te greckie w większości są ukryte pod wodą, bo kiedyś tutaj to miasto było wiele większe, niestety przyszła woda zalała, ale stało się to zarazem jakby wyśmienitym, doskonałym miejscem do nurkowania. Podobno nurkowie mają tutaj świetną zabawę, no i piękne widoki pod wodą. To jest taki biszkopt namoczony i wilgotny ze śmietanką i z tofi. Nazywa się tri
lecie, czyli czemlega. Pycha. Kurde, wreszcie słońce grzeje. Ciepłe słońce. Tam za nami w oddali widać bardzo dużą ilość budynków, między innymi hotelowych, to widać na pierwszy rzut oka. To jest, moi drodzy, Słoneczny Brzeg, czyli kurort, tak zwany Las Vegas Europy Wschodniej. Znajduje się tam ponad 800 hoteli i niezliczona liczba apartamentów i pokoi do wynajęcia. Bardzo dużo osób z Polski i z tej części Europy, no i w ogóle z Europy, przyjeżdża tutaj na wypoczynek, na wakacje. Linia brzegowa się ciągnie, po prostu ta plaża się ciągnie, no w zasadzie odtąd aż to hen daleko. Piaski złote, ładne, morze czarne, cieplutkie i no jest to po prostu taki turbo kurort. Bardzo dużo hoteli posiada prywatne plaże, na które mają wejście tylko i wyłącznie mieszkańcy danego hotelu, co akurat mi się bardzo nie podoba, ponieważ plaża powinna być dla wszystkich. Ale jak ktoś lubi i chciałby tanio spędzić wakacje, to myślę, że Słoneczny Brzeg to jest miejsce, gdzie można byłoby się rozglądnąć za ofertą. Jest to bardzo blisko tej miejscowości, w której dzisiaj byliśmy. W zasadzie to jest rzut beretem. Więc jakby ktoś tu był, to może przyjechać tu. Jakby ktoś tu był, to może przyjechać tam. Jesteśmy już w Wanie, jak widzicie. Zaraz jedziemy na jakąś miejscóweczkę noclegową, ale najpierw musimy uzupełnić wodę, co z jednej strony może być proste, bo niby jest dużo miejsc zaznaczonych na mapie na Park for Night, ale z drugiej strony jest też dużo komentarzy, że te krany nie działają, także mogą to być poszukiwania. Zaraz się przekonamy. Jest jeszcze jeden ogromny plus tego, że jesteśmy po sezonie, mianowicie parkingi są teraz za darmo. Także nie mieliśmy żadnych problemów ze znalezieniem miejsca, by zostawić naszego vana. No nie ma tutaj tego, jest jakiś kranik na fontannie, ale był on zakręcony. Tu widzę, też jest inna fontanna, ale nie ma, a tu jest jakiś coś. To się da odkręcić? Udało się, woda czyściutka, chyba nawet pitna i ciśnienie wysokie. Udało się, że akurat staliśmy w przystanku i nie przyjechał żaden autobus ani policja, więc mamy wodę. Gdzie teraz? No to teraz jedziemy na plażę chyba, na nocleg.
Jak widzieliście po drodze, tu jest po prostu niesamowita hoteloza. Wszędzie jakieś wysokie, wielkie budynki, ale to nic, dojechaliśmy do brzegu, także będzie na pewno przyjemna noc. A teraz zabieramy się do pracy.